No, tu się oddycha. Kaszeby to Kaszeby, nie? Tak, zgadza się. Jest fajnie, no. Jest fajnie, tylko że dalej pochmurno i buro i szaro. No ale Krzysiu, jadąc takim kamperem, wszystko to jest rewelacja. Witamy Was serdecznie. Cześć. Ja nazywam się Sebastian Klau. Zapraszam na materiał o fantastycznym kamperze zrobionym z autobusu. Obok mnie Krzysiu Lubian, czyli produkcja kamperu firma Balkamp, strona balkamp.pl. Krzysiu, chciałbym dzisiaj naszym widzom pokazać to cudo, bo mnie ono zauroczyło. Już robiliśmy wcześniej sesję zdjęciową, robił to Szymon. Ja dzisiaj nie mogłem się powstrzymać i chcę nagrać materiał, super materiał, jak zawsze. No ja bardzo się cieszę, że przyjechałeś do nas. Wiadomo, szef musi mieć ostatnią tutaj pałeczkę położyć na nagrywaniu. Słuchajcie, jesteśmy, tak jak powiedzieliśmy, na naszych Kaszubach. Za mną nowy nabytek przez klienta, samochód, autobus, kamper, autobus, już były autobus, kamper. Klient mi dostarczył, puściutki w środku z siedzeniami, ale zrobiony był już jako specjalny kempingowy. My żeśmy dokonali całej konwersji tutaj w środku, za jego zgodą, za jego wytycznymi, wybraniem materiałów i wszystkiego. Tak? 2006 rok, tak? To tak, jest na bazie Mercedesa. Tak, Mercedes Turino. 9,30 dokładnie bodajże, maksymalna jego ładowność to jest 18 ton, w tej chwili waży 10,5, bo byłem na wadze ważyć. Nie? Ty, to niesamowity zapas. Tak, niesamowity zapas, zbiorniki są prawie puste, widziałem, mamy zalane tam ze 100 litrów wody, mamy zbiorniki na czystą wodę 1000 litrów, na szarą wodę drugie 1000 litrów, no i na fekalia no mamy właśnie. 400. I nie? Ciekawe, bo zastosowaliście tutaj toaletę taką z jachtów. Tak, z maseratorem, no tutaj tak. Innej nie można, jest to... Można, ale ta jest naprawdę, zdaje egzamin na dłuższe użytkowanie i dłuższy pobyt w jednym miejscu, także naprawdę zdaje egzamin, nie? Wprawdzie baza nie jest aż tak ważna przy takiej zabudowie, to ale powiedzmy jednak, co to był? To był Mercedes Turino, silnik jaki duży? 7-litrowa jednostka o mocy 285 koni. Oczywiście czyli daje radę, daje nie? radę, no ja tak jak jechaliśmy nim przed chwilą, widziałeś, że fajnie się go prowadzi. Zgrabny do prowadzenia, on już go nie obowiązuje tachograf, także tutaj można nim, ile fabryka wyprodukowała, ograniczenie jest zdjęte, także można jechać. To dobrze, to zanim przejdziemy do sedna tego kampera, to jeszcze powiedzmy, jak to w ogóle wygląda z przepisami, jak właśnie później ten pojazd się użytkuje właśnie. Tachografu tak. Już nie ma, tak? Tak, powiem wam jak to fajnie. Bo jest specjalny kempingowy, już jest przerobiony. Tak, już jest przerobiony. Jest to dużo łatwiej zrobić, bo można... Ale wy to robicie, czy tak, to musi... Tak, może klient zrobić, my możemy to zrobić, przeważnie aha. My to robimy, ale jest aha. To bardzo prosto w tym akurat przypadku, z tego względu, że jak zmniejszamy ilość miejsc, załóżmy z 52, które tu były, na załóżmy 8, możemy to zrobić na zwykłej stacji diagnostycznej w każdym rejonie Polski. Bez żadnego problemu diagnosta nam zmieni przeznaczenie z autobusu na specjalny kempingowy. Gorzej jest na odwrót z dołożeniem miejsc aha. Przy takim czymś. Tutaj trzeba mieć zezwolenia i w ogóle, ale tutaj przy tej opcji zmniejszenie ilości miejsc i jak on jest na 8, na każdej stacji diagnostycznej zrobimy to bez żadnego problemu. Trzeba mieć zabudowę w środku, pokazać. Diagnosta robi zdjęcie. Jest to fajne, szybko do wykonania. Pojazd, tego co wiem, to był w takim średnim stanie, ale wy żeście wszystko doprowadzili tak, do takiego ładu, takiego, żeby na wiele lat wytrzymała i zabudowa, i w ogóle cała konstrukcja. No miejmy tak? Nadzieję, tak jak mówisz, na wiele lat też sobie tego życzę. Wiadomo, że to wszystko są urządzenia, trzeba by było je dobrze posprawdzać. I w tej chwili my testujemy już drugi tydzień, na razie wszystko fajnie funkcjonuje. Był w stanie, można powiedzieć, super, żeśmy dużo, pousuwali rdzy, żeśmy pospawali podłogi, żeśmy zrobili prace lakiernicze, prace blacharskie, bardzo dużo żeśmy tego, za czym żeśmy przystąpili do zabudowy, musieliśmy jednak dużo, mam to uwiecznione zdjęciami i naprawdę żeśmy sporo pracy stracili, prawie miesiąc, żeby to fajnie wszystko przygotować. No nie? Tak, ale pojazd ma 17 lat i się nie ma co dziwić. Nie, absolutnie. I teraz on w środku zobaczymy oczywiście, bo wygląda... Fantastycznie, ale jeszcze sobie tutaj tak opowiedzmy, co z zewnątrz. Może powiemy sobie o tym, ponieważ każdy autobus ma okna normalnie. Tak. Tutaj tych okien już nie ma. Tak, nie ma. Zdecydowaliśmy, że tych okien nie będzie z tego względu, że mamy doświadczenie na poprzednim naszym autobusie. Tak jak wspomniałem na filmie wcześniej, że latem gorąco, zimą zimno, jednak szyby oddają, ucieka z nich ciepło i latem przyciąga.
żeśmy wycięli wszystkie szyby, żeśmy wstawili laminat z hereksem, to jest taki jak styrodor 4 cm. No to już później powiemy sobie tak, o tym środku, nie? I żeśmy wycięli to i powkładaliśmy normalnie standardowe, zwykłe okna kamperowe, które tutaj zdadzą egzamin na pewno. I musicie przyznać, że w tym momencie on wygląda z zewnątrz fantastycznie. Wygląda jak prawdziwy taki kamper z Folka, czy tam, czy z innych takich firm zabudowujących. Oczywiście tutaj sobie żartuję, ale jeżeli macie taką fantazję, żeby takiego kamperka mieć, no to, to jest taka możliwość. Nie? Tak, zgadza się, jak najbardziej. Jeżeli macie autobus taki, macie na to pomysł, żeby go zabudować, to jesteśmy tutaj otwarci na rozmowę. Nie ma żadnego problemu. To może Krzysiu, powiedzmy jeszcze, aby taki pojazd się komfortowo użytkowało w czasie postoju. Jakieś podpory, coś takiego, co żeście doposażyli doposażyliśmy ten autobus bardzo duży, duży klient miał wymagania, doposażyliśmy system stabilizujący firmy Amplo, to taki włoski system. Czyli samopoziomujący, tak? Hydrauliczny oczywiście, hydrauliczny. Tak, no a w środku laser, który sam poziomuje, teraz jakbyśmy go rozstawili, na pewno by go wyprostował, stoimy tu trochę z górki, wyprostował go stopy, każda stopa ma udźwig 3650 kg na stopę, więc razy 4 daje nam duży wynik. Autobus waży 10,5 tony. Myślę, że żadnego problemu go tutaj nie podniesiemy, go nie wiadomo jak wysoko, ale go przód, tył wystabilizujemy bez żadnego problemu. Tak, żeby nam woda fajnie w zlewie spływała, żeby pralka miała wodę, która zaraz pokażemy w środku, żeby nie uciekała. No, tak no dobra, ale to ten nie, w środku to jeszcze zostawmy. Widzimy z zewnątrz markiza, duża markiza. Markiza 5-metrowa, Thule Omnistor. Do tego tu mamy przyłącze na zewnątrz zrobione gazu zewnętrzne, bo mamy pod spodem zamontowany zbiornik, choć 90 cl gazowych, także... Bo czyli co, grilla ty podłączyć grilla i imprezować? Grilla, oczywiście. W tych klapach mamy tu pochowane... To zaraz też zobaczymy. Nie ma problemu. Zaczniemy zaglądać w zakamarki. Ja myślę, dobra? Że powinniśmy, tak, bo naprawdę powinniśmy, bo jest co pokazać. Ja szczycę się tym, co zrobiłem, zbudowałem. Ja, tak mi się podoba. Super. To działamy. Działamy. To może zaczniemy tutaj od początku. Od pierwszej klapy tutaj, która jest... czekajcie, jak to, tak się do góry fajnie otwiera. Tu mamy luk bagażowy 1. Mamy zamontowaną przetwornicę, tą Victrona Multicontrol. Oj, ale to grubo tu żeście poszli. Tak, poszli grubo. Victron mamy, Energy, wszystkie tak, wszystko urządzenia. Ładowarka, do ładowania, bezpieczniki, akumulatory są tu wszystkie zamontowane. Jakie duże akumulatory? Jak już mamy po 250 AGM-ki głębego rozładu. Czyli 750 tak, łącznie. Mamy chyba 4 akumulatory tu duże. Tak, zamontowane, to mamy prawie kilowat. Mamy tutaj zamontowaną pompę, tutaj tą ciśnieniową do tego. Mamy zamontowany ten amplo, co wcześniej tak, wspomniałem, czyli, do stabilizacji pojazdu. Czyli stabilizacja, pojazdu. Podpory. I tak, żeśmy tu fajnie go ładnie w środku powykończyli. Wszystkie przewody no tutaj, gazowe no idą. Tutaj jeszcze widzimy jakieś kabelki, chłopaki muszą jeszcze podłączyć, ale mówię, jesteśmy w fazach testu, także tutaj mi nie przeszkadza. Prysznic zewnętrzny, bardzo fajnie, klapa. A, też tutaj, tak, o, też, o, klapa tutaj, prysznic zewnętrzny. Zobaczcie, tak. No. Co tu mamy? No przyładowarki, przetwornice. To jest luk taki bagażowy. A zarazem. Tutaj to stare od autobusu, tak? Tak, to takie... jest stare, to wszystko jest funkcjonujące. To funkcjonujące. To są Cyrixy nasze do ładowania i wszystko tutaj, żeśmy połączyli się razem z autobusem. Cały opis. A. Także wszystko tutaj jest tak, jak powinno być w miejscu, żeby dobrze, ten autobus... Dobrze, fajnie wykładziny, to wygląda tak filcek naprawdę taki położony, tak, naprawdę tak, to tak. Wygląda bardzo dobrze, nie? Dobrze. Co dalej? Mamy tutaj drugą klapę, jak podniosę. Mamy... słuchajcie, zbiorniki. Tak jak wcześniej wspomniałem, tu mamy te zbiorniki. Olbrzymie zbiorniki. Tak, o tu jeszcze nam się jakieś paproszki rozsypały. Klapa na mnie tutaj leci. Jeszcze trzeba sprawdzić ten. Pompy, zbiorniki. Zbiornik na fekalia 400 litrów mamy, a te zbiorniki na czystą i świeżą wodę mamy po 1000 litrów każdy. Mhm. No ja przepraszam bardzo, że tak, bo was oderwałem od pracy. Wy oddajecie niedługo ten pojazd, a... Tu jeszcze jest niepowykańczane, ale no ja niestety nie mogę później i bardzo chciałem ten materiał nagrać, także... Wspomnę jeszcze, Sebastian, bo tutaj się zapytałeś na zewnątrz, jeszcze wcześniej rozmawialiśmy. Cały monitoring pojazdu jest zrobiony, na każdym rogu zrobione są kamery. Klient sobie zażyczył, żeby był z jednej, z drugiej strony i z tyłu były kamery. Czyli dwie kamery z jednej strony, tak? Tak. Przód i tył, no, tak? I z tyłu, z lewej strony tak samo mamy, nie? Także tutaj jest system bezpieczeństwa, alarm będzie montowany na własną rękę przez klienta. Także tu wszystkie tutaj czujniki gazu, wszystko jest pomontowane, plus taka dodatkowa kamera. To co, idziemy jeszcze z drugiej strony, zobaczyć. Idziemy jeszcze z drugiej strony, zobaczyć. Fajnie wygląda, patrzcie, no naprawdę zgrabny. O, tak. Tu został przez nas zamontowany ten bar taki z halogenami wieczorem, żeby to świeciło. Te światełka tutaj, te autobusowskie, to takie ten. No co tu z tej strony? Kamery, światła, oświetlenie dodatkowe. Jeszcze po bokach jest oświetlenie, także tego, żeśmy tutaj naprawdę się postarali. Tutaj mamy z tej strony...
To samo co te tak, całą elektronikę. Tak, to już żeśmy widzieli. I tu też zbiorniki mamy. Aha, i też zbiorniki. I no, też zbiorniki to. Mamy, także tu cały luk bagażowy. Słuchajcie, miało być dużo miejsca, klient mi opowiadał, że tutaj zmieścimy nie wiadomo co. A, jeszcze wspomnę, Sebastian z tyłu, przejdźmy do tyłu. No właśnie, bo ja tutaj nie widzę miejsca na rowery, wiesz? Tak, już są wycięte otwory, są zrobione oryginalne otwory. Klient sam przygotowuje rampę, a u góry dwa halogeny jeszcze bardzo duże. Żeśmy zamontowali tutaj hak holowniczy. I na haku będzie założona platforma, będzie otwierana na bok na cztery duże rowery. Aha. Tam także do 300 kg będzie platforma, klient sam ją buduje. I przywiezie do nas, zobaczymy, spasujemy, będziemy ją, my ją montować, nie? No dobrze. Także tak to wygląda. Dobrze. To co, Krzysiu, nie pozostaje nic innego jak... Wejść do środka. Wejść do środka. W środku jest... Krzysiu, w środku jest ciepło tutaj dzisiaj, tak, jest trochę zimno, jest nie? W środku ciepło i ja z chęcią was zapraszam, bo jest fajnie. Naprawdę mi się podoba, także come on. To idziemy. Ja prowadzę na salony, słuchajcie, zapraszam, bo naprawdę bardzo fajnie jest to pokazać. Ja jestem zwolennikiem takiego czegoś, także no tak wygląda balkampolska robota. Zupełnie inaczej wygląda niż autobus, który robiliście wcześniej. On był też, jest fantastyczny, bo jeszcze go macie, ale już słyszałem, że jest sprzedany. Ale ten jest inny. Tutaj jest taki, tak ciepło, takie... Ciepło tutaj emanuje jak w domu, no jest jak w prawdziwym kamperze. Słuchajcie, no. Przytulniejszy jest, no to wszystko rzecz gustu. Słuchajcie, jest przytulniejszy, może kolorystyka, Sebastian, może, no nie wiem, co materiały też zostały inne użyte. Tam był bardziej może trochę surowy, tutaj tak bardziej ciepło domowo. Mamy tą gamę różnych tych materiałów, mi się w środku podoba. Słuchajcie, robimy wany, robię tych wanów 200, 300, 400 i każdy mi się też podoba, ale jak ja tak wybuduję taki kamper, no jestem trochę bardziej troszeczkę, nie? Dobrze, nie pamiętam, czy wspominaliśmy już, to jest dla 8 osób plus kierowca, tak? Tak, 8 osób plus kierowca, tak. Czyli tutaj mamy siedzenia. Tak, mamy tutaj dwie ławki, tutaj już czytałem w komentarzach pod moim postem, że są troszeczkę niewygodne, ale z tego ma być łóżko zrobione, to ma służyć do posiedzenia. Właśnie. Słuchajcie, jeszcze listwy przyjdą, będzie fajny stół tutaj, opuszczane na nodze składane i wtedy składamy ten stół, będzie jest teraz doszyty i mamy fajne spanie tutaj około 2 czyli metrów. Czyli tak? Około 2 metrów jest, nie? Tak, bez żadnego problemu, Sebastian. Problemu. Także tu mamy pod każdym zrobione schowki, całą elektronikę, elektrykę. To zaraz do elektroniki, Krzysiu, wrócimy, jasne, nie rozpędzaj się, bo ja bym chciał jak najwięcej pokazać w tym kamperze i najwięcej rzeczy zwrócić uwagę, bo to jest naprawdę robota fantastyczna. Ja już teraz gratuluję, na końcu filmu będzie też na to czas. Dobrze, to mamy tutaj tą część dzienną, tu będzie jeden stolik, tak, tutaj tu będzie tu drugi, tutaj, tak? Tu będzie drugi stolik. Czyli będzie może tak naprawdę 8 osób bez problemu. Tak, może wszystkie pasy, tutaj można jechać do kierunku, bo wszystkie ławki są z pasami homologowanymi, także można podróżować 8 osób bez problemu. Słuchajcie, no dobrze, to jesteśmy w kuchni. Mamy, cofnąć się jeszcze, bo teraz ty mnie wyprzedziłeś, mamy fajny nagłośniający sprzęt GBL. GBL, tak. Tak, mamy, tak jak widzisz, ten duży telewizor 32 cale i te kamery, tak jak widać właśnie teraz, pokazują nam, co jest dookoła samochodu, czy jakiś intruz nam, czy coś inny z nas. Nie, tego. Tutaj nie podchodzi. Nie podchodzi, tak, słuchajcie. Tak. Mamy co dalej? Mamy aneks kuchenny, mamy aneks kuchenny z płytą Solgas, słuchajcie, wygląda jak płyta indukcyjna, ale czyli nie to jest płyta gazowa. No, płyta gazowa, to, i tylko jest. Płyta gazowa. Jest naprawdę bardzo fajny temat. Mamy piekarnik elektryczny też z firmy Solgas, bardzo fajny, duży domowy piekarnik, bo tu wszystko domowe można wsadzić, także tak, nie ma żadnego problemu. No właśnie, prądu jest bardzo dużo, nie? Bo i przetwornica jest, jaka jest przetwornica duża? Tak, to jest Multicontrol 3000 W, także ona tutaj obsłuży wszystko. Prądu mamy bardzo dużo, mamy też agregat prądotwórczy gazowy. Nie powiedzieliśmy, właśnie, agregat gazowy, tak, Yamaha Teler. Około 3 kW, cichy, fajny agregat, spada nam napięcie, agregat sam się uruchamia i wszystko nam ładnie doładowuje. Słuchajcie, co tu aneks kuchenny? Aneks kuchenny, mam tu fajno, wszystko Korian, fajne. Korian, tak? Ja rozumiem, że to jest Korian. Tak, to jest Korian, no, konglomerat już... bardzo fajny, woda nam tu, mamy ładną baterię, ładny zlew, woda nam szybko spływa, widzicie, no jak stalimy. W domciu, robi wrażenie. I dlatego też po to te stopy, jak gdzieś stajemy, żeby go wypoziomować pod spodem, żeby ta woda spływała szybciej. Tak, Korian naprawdę robi wrażenie tutaj. Powiedz mi tak, fajne te zabezpieczenia, uchwyty zastosowaliście. Tak, to już się bo kiedyś w tej większości kamperów to jest takie trochę toporne, a to tak delikatnie chodzi, że... Dokładnie nie wiem, bo to mój tam magazyn zamawia, ale chyba nawet jest to polski dostawca. I słuchajcie, od kilku filmów, na moich filmach też wam już mówiłem, że tamte nasze stare pushlocki do niczego się nie nadają. Te tutaj zdają egzamin i na razie nie mam na to żadnych reklamacji. No dobra, tutaj jakaś duża szafa.
O. Co tutaj? No to mamy, no, no, o nie, no to już jest wypas, powiem, że naprawdę. Prawdziwą dubową pralkę, słuchajcie, mamy zamontowaną, sprawdzaliśmy pierze, chłopakom kazałem posprawdzać. Mamy szuflady, mamy szafki, obok tu miejsce na proszki, na płyny. Także normalnie no domowa pralka, no, malutka, nie, fajna, wsadzona. No, powiem, że naprawdę to tutaj poszło grubo. Poszło powiem. Grubo. No i co, duża lodówka Dometic z zamrażarnikiem, ta side by side, z dwóch stron otwierana. Tak. Pojemna, fajna, duża lodówka, 147 litrów. No, uważam, tak, że jest naprawdę do fajny tego, pomysł. Do tego dużo szafek. Tak, tam mamy sejfy pochowane, żeśmy sejfy tak? porobili, tak, szafki. No, no tych to szafek... sejfów nie pokazujmy, bo to nie taki... pokazujmy, gdzie są, co jak. Tak, dokładnie. Cofamy się dalej, Sebastian, no cofamy się dalej. Tak jak widzisz, ogrzewanie tutaj w Basto chodzi nam cieplutko. No jest, ciepło jest. Ciepło, jest ciepło. Wspomniałeś, że są dwa właśnie tak, ogrzewania. Jest oryginalne z autobusu w Basto mokre, tak jak można powiedzieć, jak Alde, które no, funkcjonuje, było na wyposażeniu. No widzieliśmy kaloryfery właśnie. Tak. Kaloryfery są to choć ten, to choć już jak dotknęliśmy tego tematu, to może pokażmy te kaloryfery, bo oczywiście one tutaj tak, tu wszystkie wychodzi są, ciepło, tak, tak, tutaj mówiłem, wychodzi że... ciepło, tutaj zobaczcie, czy to, o widać, tak, widać, są, tak jak widać w domu, kaloryfery. Tam, jeszcze może zajrzymy pod spód, mamy router zamontowany internetowy, także no wszystkiego tutaj jest bardzo dużo, dużo, dużo. No elektroniki dużo to tutaj rzeczywiście nie, nie brakuje, tak, teraz... a zresztą już jak, to już jak elektronika, zobaczcie jakie to, jaki łańcuszek. Tutaj to jest kokpit jak w samolocie wręcz. Tak, mamy dołożone dodatkowe radio, słuchajcie, tutaj do obsługi tego. Mamy dołożone to Webasto, dodatkowe nasze 6 kW. No właśnie, AirTop. I Webasto. Jest tak, jedno zwykłe tak. Webasto, takie powietrzne, a drugie to, to jest to, wodne, tak, to co tak, pokazywaliśmy. Mhm. Tak? Tu mamy ten włącz, cały sterowanie do agregatu. Tak. Tutaj mamy zamontowane fajne zbiory, opisane fajne wskaźniki czystej tak. wody, szarej wody, fekalie, jak to a, wygląda. A, wszystko ładnie, ładnie tak, opisane tak. I 300-litrowy zbiornik na fekalia. Tak, to no, można, to tam można. Się dużo kub zmieści. Tak jest. Mamy potencjometr do tego nagłośnienia, do basów. No i opisaliśmy tutaj wszystkie włączniki, styczniki. Na stycznikach jest wszystko porobione. 12V, 24, aha. 230. Boiler jest osobno, bodajże 60 litrów. Klimatyzacja jest włączona osobno, bo mamy tutaj klimatyzację postojową, wiesz, założyliśmy. A no właśnie, widzimy tutaj tak, Webasto, tak? Tak, 230, która też fajnie pracuje na przyłączu lądowym i na tutaj przy tym agregacie ona będzie śmigać bez żadnego. Ale co mamy? Pompę wody, zegary, oświetlenie tył. Mamy tutaj to włączenie Digital Multicontrol od Victrona. No i całe sterowanie tutaj jak włączę zaraz, nie chcę jego teraz uruchamiać, bo stoimy sobie, zaraz jak się samo włączył start, zaczęłyby się stopy wysuwać już, tak, tak. Ustawiłbym go, także no jest, to jest naprawdę mega. Pokazuję nam nawet, zobacz, możesz nagrać, jaki w tej chwili, tu są takie dwie poziomice narysowane, aha, no jak tak, jest, jaki, że jak... chcemy wrócić, jak jest normalnie poziomice narysowana. Bardzo aha. fajne, bym uruchomił, by zaraz się wysuwały, także, ale na razie dobrze, może to... a możesz, pamiętasz może ile to kosztuje, tak mniej więcej? Tak, pamiętam dokładnie ile to kosztuje. To kosztuje około 21 tysięcy złotych bez montażu. Tak? Ale to jest, Krzysiu, to jest taka cena normalna, bo ja ostatnio robiąc różne materiały też pytałem o to i w Elkampie, i w Eskampie i te ceny są takie... Tak, no... w Elkampie rozmawiałem też z panem Andrzejem, którego się dobrze tutaj znamy, też mi proponował, żeby wziąć od niego, ale miałem już to zakupione aha. i opowiadał mi o swoim systemie, uważam, że też naprawdę mają ciekawe rozwiązanie. Mhm. Do takiego to oczywiście tonażu, no bo to jest duży no tonaż, tak. nie? No to jest to już tutaj nie można... MC18 ton, ta, to już... To nie można tutaj tak, wstawić jakieś tak, tam... Tak. Słuchajcie, no, popierdółki tak zwane, tak. przepraszam. Podłoga tikowa, słuchajcie, imitacja tiku, specjalnie z Holandii ściągnąłem wykładzinę tutaj dla klienta, 10 o. metrów takiej wykładziny bieżące, to około 2100 euro. Ach, nie będę mówił o tych cenach, bo ceny są przerażające. Ale na końcu ja bym chciał, żebyś troszeczkę opowiedział a o powiem, cenach. Powiem, ale każdy się pyta, powiem o tych cenach. Słuchajcie, łazienka wyszła nam bardzo fajna, tu mamy łazienkę. Mówiliśmy o toalecie już tej takiej jak z jachtów, tak, tutaj tak. duża naprawdę łazieneczka. I fajny mamy marmurek, teraz nie mamy takiego białego, to i to ja tak o właśnie, jest. O właśnie, Krzysiu, to już zauważyliśmy na targę w Stuttgarcie. Tak, no wyszliśmy że z tego. Właśnie, że tak. Myślę, że się mi się podoba i myślę, że innym też będzie się podobać. Brakuje tu jeszcze drzwi, będzie pleksa zasuwana, wiadomo, nie będzie tak. żadnej kotarki, żeby tutaj nie, słuchajcie... Nie jak, przyklejało się do tyłka. Ta, nie tak? przyklejało się do tyłka, ma być fajnie, ma być... drzwi się robią, w tej chwili Sebastian przyjedziemy, to będą zakładać. Aha. Fajna umywaleczka na blatowa. Tak, o, i to porcelanowa. O, tak jest, tu jest wszystko, można powiedzieć, z domu przyniesiono tego. W łazience mówiliśmy, wracamy do części sypialnianej. Mamy tu pełnowymiarowe łóżka. Jedno tutaj, jedno na dole, drugie u góry, dwupiętrowe łóżko jest. Będzie tutaj... Ale z reguły, jak tutaj się wtrącę, z reguły te łóżka to takie niby piętrowe to dla dzieci, ale tutaj są pełnowymiarowe. Tak, pełnowymiarowe łóżka, 2 metry na 90 cm jest materac. Będzie fajna zasłonka, tapice ruszną przy zasłonkę, żeby się odgrodzić na wieczór.
gniazdka USB, lampki do czytania, co więcej trzeba do spania. Czyli tak? pełne wyposażenie i dla dzieci, i dla dorosłych. Książki, wszystko to, co możemy sobie pomyśleć zrobić. Słuchajcie, no i master bedroom żeśmy zrobili, master bedroom. Główna sypialnia zamykana dla rodziców, osobno, tak wygląda łóżko, zrobiliśmy w poprzek. Tutaj mój wzrost jest fajny, szuflady duże, można pochować dużo ciuchów, u góry szafki, tutaj wentylator tutaj siamowski jest zamontowany, żeby okna kamperowe. No i słuchajcie, tu zaślepiliśmy te drzwi, żeśmy zrobili fajną szafę też tutaj na ubrania. Normalnie garnitury można sobie tutaj stawić. Wiesz, ja jestem bardzo zadowolony, Sebastian, tu mamy łóżko na 2 metry. I tutaj też są kaloryfery, tak? Tak, tu wychodzą wszędzie kaloryfery. Tu zrobiliśmy fajne, też ma teraz tu dookoła lampki LEDy, z czego Balka mocno słynie, z tych naszych ośrodków. No już takie nowoczesne, to tak, rzeczywiście ja pani wygląda. Teraz jest folii, także zobacz, ja uważam, że tutaj jest, ja się mieszczę tutaj bez żadnego problemu, także tutaj właściciel się zmieści, tutaj może książki, wszystko odkładać. Jest tu feder. Robi też dobrą robotę ta tapicerka na ścianach, jest ciepłe, takie przyjemne, nie? Tak, i to tak wspomnieliśmy wcześniej, to też mocno dużo wygłusza, nie? To naprawdę, nie? Mhm. No dobrze, czyli naprawdę super duża sypialnia. Okna dachowe nad tobą są jeszcze, tu jest jedno zamontowane. No bo jest widno. W tym kaperze, pomimo tego, że te zaślepiliście te wszystkie okna autobusowe, to jest Jest widno w tym autobusie. Moskitiera, markiza z przodu, duże okno nad kierowcą, 700 na 500 zamontowane. Ja uważam, że jest bardzo ładny. Mi się bardzo podoba. Słuchaj, nie wiem, czy Sebastian wyraz swoją opinię. Jest cukierkowy, jest ładny. To wszystko też zależy od kolorów. Nie róbmy jakiejś ekstrawagancji. Ktoś napisał, że daleko w moim komentarzu, że to odchodzi od podwalin kamperowania. Tak. Ale no słuchajcie, świat się zmienia, świat idzie do przodu, także no... Tak, ludzie chcą przenieść komfort tego, w którym się przyzwyczaili w domu, chcą przenieść do kampera. A tym bardziej, że jest to możliwe w tak dużym kamperze, no to... Jasne, czemu ja nie mogę mieć zmywarki w kamperze i pralki, jak ja mam ją w domu? To czemu ja nie mogę wziąć ją ze sobą? Powiem tobie, że będąc na targach w Stuttgarcie, oglądałem takiego tureckiego, fajnego, małego kamperka i on miał zmywarkę, ale to był naprawdę mały kamperek. Na bazie takiego blaszanego. Ja widziałem, że fajne centralne odkurzacze teraz montują, także to też je można zakupić, można zamontować. Tylko trzeba mieć oczywiście miejsce na rurę, miejsce trzeba to jakoś wygospodarować. Ale w takim kamperze to także tylko fantazja nas ogranicza. Także można zrobić taki system centralnego odkurzania, jak w domu zamontować. Tak. Solarów nie ma, słuchajcie. A dlaczego nie ma? Dlaczego nie ma solarów? Klient powiedział, że będzie więcej podróżował po Polsce, pogodę mamy jaką mamy, wiadomo, że to auto będzie używane po całej Europie, ale on powiedział, że solary tutaj nie będą mu zdawały egzaminu, woli dołożyć troszeczkę więcej pieniędzy, zakupić agregat prądotwórczy. Agregat rzeczywiście jest cichy, gazowy, robi robotę. Wiadomo, że on nie kosztuje małych pieniędzy, ale to nie jest taki zwykły, duży dieslowski. My mamy taki w naszym autobusie, ale ten gazowy tutaj naprawdę zdaje egzamin. Można przy nim rozmawiać wieczorem, nikomu nie będzie na polu kempingowym przeszkadzał, cicho chodzi, daje 3 kW, zrobi swoje, pociągnie klimę, pociągnie lodówkę, pociągnie piekarnik, bez żadnego problemu. Nie? Krzysiu, to ja proponuję jeszcze wyjść na chwilę na zewnątrz. Jasne, nie ma problemu. I podsumujemy to wszystko, co powiedzieliśmy. Nie ma żadnego problemu. Krzysiu, ale jeszcze zanim wyjdziemy na zewnątrz, to uwagę przyciąga to. To już nie jest na pewno oryginalnie, tak nie było w tym starym autobusie, takie nowoczesne. Myśmy tutaj wyflokowali cały pulpit, wymalowaliśmy wszystkie elementy plastikowe, oprzyliśmy skórą kierownicę, oprzyliśmy skórą pulpit tam u góry, także... Z fotelem coś robiliście? Tak, oczywiście, cały fotel, on jest w ogóle pneumatyczny, fajnie się mieli, też oprzyliśmy. No i tu klient ma jeden mikrofon, drugi mikrofon, tutaj klient... To może komunikować się. Jak najbardziej tutaj do swoich podróżnych może mówić, że mają cicho siedzieć i nie przeszkadzać mu podczas jazdy. No chociaż... To może być uzasadnione, bo w tym kamperze jest tak cicho, już tutaj w trakcie tego filmu nagrywaliśmy, jak jechaliśmy. Korzystając z okazji, że jedziemy, to tutaj słychać, a tak naprawdę nie słychać, jak jest w środku. Co wy żeście tutaj zrobili, że jest tak cicho? Ostatnio miałem okazję jeździć amerykańskim, dużym, fajnym kamperem, ale... Tam było głośno w porównaniu. Tutaj nic nie słychać. Czy słychać? No naprawdę jestem zadowolony z tego autobusu, bo ponieważ tutaj żeśmy troszeczkę bardzo mocno go ocieplili, przygotowali, wszystko powzmacniali, meble swoje trzymają, materiały swoje trzymają. Jest cisza, faktycznie jest cisza. Jedziemy teraz po polnej drodze. Tutaj naprawdę sam jak widzisz, jechałem wieloma samochodami, kamperami większymi. Ja już nie mówię o vanach, mówię o takich większych. Jest cisza, jest spokój i cisza. Możemy sobie fajnie porozmawiać.
Autobusy są ogólnie ciche, wyciszone dla pasażerów. Przecież to był autobus kiedyś turystyczny, także no uważam, że sam widzisz, jak tu wszystko się odbywa. No, nie można w ogóle go porównać do tego dużego amerykańskiego kampera. Nie, ja tak nie porównuję. Jest to fajny 980 autobus Mercedes Turino. Bardzo zgrabny, fajny, z dobrymi lusterkami. Pojazd, który się mieści wszędzie. Wjechaliśmy sobie, gdzie tutaj widzisz, pod las. No taką nie drogą, taką nie dla autobusów. Ale tak. Jesteśmy tutaj drogą nie dla autobusów, ale jesteśmy i widzisz, fajnie się to wszystko zachowuje. Jedynie co słyszę, to kratki w piekarniku w tym momencie. Aha. Ale wcześniej ich nie było po asfalcie słychać. Dobrze. Ja jestem uczulony na takie rzeczy, nie? Chciałbym też troszeczkę, żebyś powiedział o ścianach, ponieważ w tym waszym autobusie, w tym szarym, którego każdy zna już z naszych materiałów, tam były okna. Tutaj te okna wyjęliście, tak? Tak, wycięliśmy je na życzenie nasze i na życzenie klienta, żeśmy stwierdzili po doświadczeniach, żeśmy wzięli, że jak zbudowaliśmy nasz autobus, że jest nam latem za ciepło, zimą nam jest za zimno. Aha. Żeśmy zdecydowali, że jest za mało okien podczas gotowania, podczas wszystkiego, więc zdecydowaliśmy, że zmienimy temat, wytniemy okna, wstawimy tutaj laminat z hereksem, tak zwany, to jest jak styrodur z ociepleniem, pomalowany fajnie w kolor, tak żeby licował się tu z autobusem. Z zewnątrz. I powkładaliśmy normalnie okna kamperowe do Metika, duże 800, 900 na 500, żeśmy duże okna powkładali z tego względu, że no, ten samochód ma oddychać w środku latem, żeby był przewiew, żeby było powietrze w tym aucie, nie? Do gotowania, no, do wszystkiego. No naprawdę, no my tutaj jeździliśmy naszym autobusem latem i faktycznie było wieczorem bardzo ciepło. Czy na kempingach staliśmy nim, też było bardzo ciepło. Dach też ociepliliście jakoś? Tak, został, oczywiście, cały dach został zaizolowany Armaflexem, tym 2,5 cm, tym czarnym. O, no tak, żeśmy pojechali po całości, tu nie było oszczędzone złotówki, tu musi to działać, to musi być wersja zimowa, tu klient ma, wiem, że jest z południa Polski, będzie jeździł na narty, na pewno na Szwajcarię, Austrię, także no, to musi zdawać egzamin tutaj. Nie? No, uważam, że jeżeli ktokolwiek wejdzie do środka, do tego kampera, z zagranicznych turystów, czy tych kamperowców, to na pewno będzie pozazdraszczał. Tak, pozazdraszczał. Żeście zrobili post, Szymon, twój pracownik, ja zrobiłem post w tym momencie, jego się pytali o zabudowę autobusu, ile kosztuje, to Szymon napisał, że do Balkampu się proszę odezwać. Tak, tak. Ja zrobiłem post, ja mam praktycznie 4 chętnych, tak mogę powiedzieć, od razu. Klient przyleciał teraz z Norwegii samolotem, bo ma 12,90 metra autobus do zabudowy i mówi, Krzysztof, no trzeba budować, no trzeba robić, no bo ładnie, no bo cukierkowo, no bo fajnie. Tak, to w środku, za chwilę jak się zatrzymamy, to będziemy dokładnie opowiadać o tym, co jest w środku, ale powiem tak, że rzeczywiście jest duża różnica pomiędzy wewnętrzu, pomiędzy tymi szybami, a tym, co wyście tutaj zrobili. Tutaj jest tak ciepło, tak przyjemnie, nie? To jest, tutaj się czuję tak jak naprawdę w kamperze. Tak, zgadza się. Tam też jest piękny, tam ten pojazd, żeby nie było. Tak, absolutnie, jest piękny, nie? Ale dokładnie. Ten jest inny i uważam, że właściciel będzie bardzo z niego zadowolony. Ja myślę, że będzie bardzo zadowolony, bo jak klient jest zadowolony, to mnie to bardzo cieszy. Ja jestem też zadowolony z tego, tak jak powiedziałeś, że jest tu przytulnie w tym aucie. Tak, tak. Jest tu to ogrzewanie, jest 6-kilowatowe Webasto, airtop nadmuchowej. Oprócz tego, że jeszcze jest oryginalne autobusowskie, to zobacz, ja siedzę rozebrany, tak. Tam wentylacja z przodu nie jest włączona, kierowca prowadzi i my tutaj siedzimy i mi jest naprawdę gorąco w tym momencie. Jest fajnie, jest naprawdę, ja jestem bardzo zadowolony z wykonania naszej pracy. Myślę, że klient, najgorzej, że widziało go pół Polski, a jeszcze klient go nie widział. Nie? To ciekawe, jakie będzie jego pierwsze doznania. Ze zdjęć powiedział, że no po prostu zajebiście, panie Krzysztofie, dziękuję bardzo. Nie? Panie kierowco, korzystając z tego, że jedziemy tym kamperem, autobusem, powiedz, jak się go prowadzi, bo jako pasażer mam bardzo dobre wrażenia. Tak jak widać, jedziemy nawet po wąskiej drodze, tutaj nie ma najmniejszego problemu. Ten autobus nie jest, ten kamper już nie, autobus nie jest tak na tyle duży, żeby stwarzał jakiekolwiek problemy. Wiadomo, zakręty trzeba brać troszkę większym łukiem, ale wszędzie można nim wjechać, wszędzie nawrócić i nie ma lusterka, są bardzo, uwidaczniają cały bok pojazdu, także jedzie się tym bardzo, bardzo dobrze. No i fajnie on w ogóle na zakrętach się sprawuje, bo jest taki dość sztywny, miękki, ale i zarazem sztywny, nie? Tak, oprócz tego te pojazdy mają bardzo dobry, tak jak widać, skręt, także praktycznie można wszędzie nim podjechać, wszędzie nim go zaparkować, nie ma najmniejszego problemu. No, trzeba do oczywiście mieć trochę wprawy, nie? Ale nie ma co się bać takiego pojazdu, bo on jest, tak jak powiedziałeś, zaledwie
2 metry dłuższy niż Sprinter, tak? Dokładnie, dokładnie. Jest to 9 metrów autobus. Jeżeli weźmiemy 7-metrowego Sprintera, no to mamy 2 metry różnicy. Jest różnica trochę w szerokości, ale to jest minimalna. Na wybudowę robi to bardzo dużo. 30 cm wewnątrz robi potężną szerokość i tak, daje nam potężny efekt do zabudowy. 2 metry długości też robi bardzo dużo, bo tu mamy kolejne spanie, nie? Tak. Ale co do prowadzenia, to ja nie widzę żadnej różnicy. Tak jak widzimy, jedziemy tutaj po takich wąskich dróżkach, koło Tamy w Straszynie, co jeździmy, nie ma najmniejszego problemu. Wszędzie można tym wjechać, wszędzie można tym się dostać. Całe tu wnętrze odnowiliśmy. Kierownicę też obszywaliście, tak, pewnie? Tak, kierownicę obszywała nasza, to muszę nawet go zareklamować, jak mogę, gdzie jest Sebastian, warto do niego, no, się oczywiście, wybrać. Oczywiście. Jest to pan Rafał Ojowski, firma Tapcar z Żukowa, która tak, nam robi robotę. Zgłaszajcie się do niego, Sebastian, tak jak masz jakichś klientów czy coś, tak samo warto do niego, no, pozostawić. Ja już widziałem jego pracę, robotę, także tutaj potwierdzam. Jest terminowy i 24 godzina w nocy przywozi mi materacę, bo auto na drugi dzień musi wyjechać. To bardzo lubię, nie? To bardzo lubię, nie? Krzysiu, wychodzimy. Drzwi pneumatycznie się otwierają, zamykają. To zostało z autobusu, tak, także... Tak, to zostało z autobusu. Powiedz, jakieś nawiewy tutaj są, czy... Nie, to wszystko jest oryginalne, też jest z autobusu. Oryginalne, tak, oczywiście, autobus. To jest oryginalne autobus, awaryjne otwieranie. Tu jeszcze zrobiliśmy jakiś przycisk, zaraz jakąś klapeczkę tak, na bezpieczniki autobusowe, także no tutaj wszystko jest tak jak z oryginału, my żeśmy to po prostu tego wykończyli, zabudowali, nie? Myślę, że to, co zobaczyliście do tej pory, to już na pewno zrobiło na was wielkie wrażenie i że każdy z was by taki pojazd chciał mieć. Oczywiście ten, który lubi duże pojazdy, bo są wśród nas, naszych widzów i czytelników, ludzie, którzy sobie nie wyobrażają dużych kamperów. Wystarczy tam wielkość Kalifornii, czyli też T61 na przykład. No ale my dzisiaj pokazywaliśmy autobus, który z pewnością znajdzie wielu, wielu, wielu miłośników. Krzysiu, podsumowując, to może jeszcze troszeczkę opowiemy o cenach. Jak to wygląda? Przyjeżdża do was gość ze starym autobusem. Wy albo decydujecie się, albo nie decydujecie się na zrobienie z niego pięknego autokaru kampera. Tak. Jak to wygląda cenowo, powiedz? No, słuchajcie, taki pojazd, no klient sama akurat zakupił, interesowałem się mniej więcej ile to kosztuje, taki pojazd w granicach około 160-150 tysięcy złotych za pojazd. Za nowy oczywiście trzeba dać około kilkuset tysięcy złotych. Tak. Zabudowa tutaj wyszła mniej więcej, powiem ci, widełki, bo też nie chcę strzelać, tak, od 350 do 400 tysięcy złotych netto za zabudowę od A do Z, tak jak tutaj wyglądała. Wygląda. Czyli te wszystkie agregaty, tak, te wszystkie reasumując, to wszystko, markizy, tak, i tak, tak dalej. Tak, to kosztowało gdzieś około 350 tysięcy złotych netto, więc takie koszta, na takie koszta trzeba się przygotować, więc to, co wszystko w środku, to zainstalowane. Cena ustalana jest ze mną indywidualnie i zależy od tego, czy klient będzie chciał agregat, czy nie będzie chciał. Czy będzie chciał stopy, czy będzie chciał markizę, czy będzie chciał piekarnik, czy bez piekarnika. To wszystko winduje cenę, tak jak wiadomo. Nie? Ale widząc te dwa wasze pojazdy, czyli kamper, autobus, ten szary, który wcześniej już robiliśmy materiał, i ten, no macie taki jakby pełen wachlarz oferty swoje, bo to jest taki prawdziwy kamper, naprawdę taki prawdziwy kamper. Tak, jest, no jest kamper, słodki, powiem wam, jest fantastyczny i jeżeli kiedyś będziecie mieli okazję zobaczyć go na żywo, zobaczycie tego kampera gdzieś na kempingu, warto poprosić właściciela, żeby wam go pokazał, bo naprawdę robi wrażenie. Mam nadzieję, że ten film dużo oddał i tych emocji, które Krzysiek przekazał, i ja, i moich wrażeń, ale... Robi ten kamper wrażenie. Robi wrażenie, tak powiedziałeś. Warto zapytać właściciela i na pewno on udostępni, bo też jest tak fanatykiem, a tak? Wiem, że to fajnie wygląda. Szczególnie wieczorem, teraz mamy jasno, a wieczorem, jak tu wszystkie LEDy zapalimy wieczorem. O, a wy też słyniecie z tych LEDów różnokolorowych. Tak, tak, tak. Jest fajnie. RGB, no, tak. I tak dalej. I przychodzący, i tak dalej, każdy, tak, wieczorem, podejrzewam, tak, przez tą wielką przednią szybę będzie tam zaglądał do środka. Ale tutaj mamy taką dużą roletę, także... A, jest roleta. Jest, no, roleta. To na to nie zwróciłem uwagi. Nie, tak. Sebastian, myślę, że... Wyczerpaliśmy temat. Myślę, no, znaczy, że... nam się tak wydaje, nam pewnie wydaje. Wiele pytań będzie, będzie, ale oczywiście. Jeżeli macie pytania, jeżeli na przykład budujecie takiego kampera, a chcielibyście posłuchać ekspertów albo jakichś tam krótkich porad, albo może chcielibyście zrobić u Marka i u Krzysia takiego kampera dla siebie, to oczywiście zapraszamy jak w komentarzach do kontaktu. Firma balkamp.pl, Łapino, Włodyjowskiego 7.
Tak. Wszystkiego dobrego. Do waszej dyspozycji. Dziękujemy wam bardzo za to, że oglądaliście ten materiał. A jeżeli on się wam spodobał, to oczywiście łapka w górę. Pamiętajcie o subskrypcji naszego kanału. To ułatwi nam tworzenie takich fajnych materiałów w przyszłości. Dziękuję wam bardzo. Dziękuję również.